olej nalewa się przez odpowietrznik. Taki właśnie 8 mm kwadrat. Cieknący wysprzęglik. No już tu wszystko sobie cieknie, powiem wam, trochę zupa. Przypalony, spalony, wy mi powiedzcie. Olej 75W80. Wsteczny o wiele lepiej wchodzi. Cześć, witajcie. Dzisiaj wymienię sobie olej w skrzyni biegów. W Citroenie C3 dwójce, 1.4 HDI. Co my tu mamy? No trzeba wyjąć akumulator, podstawę akumulatora. Tuż pokazałem kiedyś w filmie, jak wymieniałem termostat. Tutaj jest termostat. Mniejsza o to. W poprzednim filmie tutaj robiłem rozruszanie mechanizmu skrzyni biegów. Tam połamałem linkę, kleiłem to. To nie jest tematem tego odcinka. Tematem odcinka jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów. Olej nalewa się przez odpowietrznik. Tutaj na odpowietrzniku jest taka zasłonka. Ją trzeba zdjąć i mamy odpowietrznik. I teraz tak. Tu do środka wsadziłem wąż, który ma do 14 mm średnicy. Tu mam wąż 12 mm, grubość ścianki 1,5 mm. Także tam 15 na silikon weszło, silikon w sprayu. Tak samo jest lejek. Na razie mam zakupione 3 litry oleju, bo nie wiem, czy wchodzą 2 czy 2,5. Różnie katalogi podają. Większość ludzi mówi, że 2 litry. Zmierzymy sobie, ile tego spuścimy. I teraz korek spustowy jest na dole. Potrzebny do niego będzie klucz kwadratowy. Taki właśnie 8 mm kwadrat. Już wam pokazuję, gdzie jest korek spustowy. No i w momencie, gdy jesteśmy pod skrzynią, tutaj jest półoś i nasz kwadrat wchodzi na miejsce. Nie znam niestety momentu dokręcania. Nie wiem, czy tu jest podkładka jakaś uszczelka, czy na starej to skręcimy. Zobaczymy. Także co? Ja tutaj mam jeszcze do wymiany cieknący wysprzęglik sprzęgła, ale na razie zajmujemy się skrzynią. Także biorę klucz, miseczkę podstawiam i spuszczamy ten olej. No już tu wszystko sobie cieknie, powiem wam, trochę zupa, a nie olej. Tu jest podkładka miedziana, chyba magnes, tu opiłków nie ma. Zaraz sobie wszystko zobaczymy, sprawdzimy, jak to będzie. Niech tu sobie ścieka, trochę wieje, także mi tu kapie na kamyczki, idę to ogarnąć, karton jakiś tam tutaj. No i mamy nasz olej, po prostu śmierdzi spalenizną. No jest taki, jest trochę czarny, niby tragedii nie ma, no ale taki, dla mnie to jest przypalony, spalony, wy mi powiedzcie. Nic tu w nim nie pływa jakiegoś tragicznego, także chociaż tyle. No nic, ja sobie go teraz przeleję do baniaka po oleju, zmierzymy sobie, czy tego jest 2 litry, 2,5, ile dokładnie tego się spuściło. No i tyle, ile się spuściło, tyle tego wlejemy. No słuchajcie, o ile można ufać tej miarce, no to spuściło się tutaj 1,5 litra. Tu już tylko tam jakieś kropelki kapią w karton. No także co, zaleję 2 litry, tak jak mówi książka. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie dwa jakichś uszczelnień czy czegoś. Co ten olej ubył? Może faktycznie kapie mi ze skrzyni coś? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No nic, lejemy 2 litry, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tutaj z grubsza umyłem EGR cleanerem, bo mi się brake cleaner skończył. Na starej podkładce to skręciłem, ponieważ ona była bardzo cieniutka. Czy się uszczelni, nie wiem. Najwyżej będę miał za jakiś czas jeszcze drugi nowy olej. No dobra, skręcone, przykręcone ręką tyle, ile się dało, dociągnięte. Zalewamy od góry. Dobra, też muszę otworzyć ten olej. Zobacz, pajki. Po otwarciu jest jeszcze takie coś. Już tam litra wlałem sam. Teraz Kasia przyszła mnie nakręcić, jak to wlewam. Od siebie, ale podniosę. Dobra, uwaga. Olej 75W80. Podobno lepszy niż oryginał. Tak mi ktoś doradził. No i teraz lejemy takim małym miotkiem. Bo jak się zrobi duży miodek, to się robi tak i bąble mogą w twarz ćmychnąć. Jak tu był pełny lejek, to aż w twarz mi poszło. Prawie. O. Trzeba dobrze wyczuć. No i pół godziny później macie zalane 2 litry oleju. Było 1,5, wleje 2. No zobaczymy. Kamikadze. Czyli na pewno do tej skrzyni raczej 2,5 na wymianę nie schodzi. Chociaż ja tam się nie znam. Wy mi powiedzcie. No dobra. Widzimy się, jak już to zaleje. Składam. Będziemy robić testy drogowe. Tu jest właśnie nasz odpowietrzniczek. No i teraz podstawa akumulatora.
ona tutaj wchodzi takim ruchem właśnie tym w dół do przodu i to mija z tej strony tak. I potem te dwa ząbki trzeba wsunąć w takie wsówki. No i nadeszła chwila prawdy. Jezu. Jak puściłem sprzęgło, to aż obroty silnika zmuliło. Dobra, idziemy zobaczyć, czy nie ma żadnych wycieków. Tutaj mam przebieg. Dzisiaj cieplutko, 17 stopni. Teraz jeszcze pokażę wam, jak to się ustawia. Menu, display, year, prawym, 2022, 10. I który dzisiaj, nie wiem. Też 10. No, także kiedyś szukałem tych opcji, ale nie wiem, z godzinę. Dobrze. No ja przejechałem kilka kilometrów i powiem wam tak. Wsteczny o wiele lepiej wchodzi. Natomiast dalej na dojeździe do skrzyżowania, tak powoli się kręcąc, żeby wbić z dwójki na jedynkę, muszę przyhamować sobie hamulcem, żeby się zsynchronizowały obroty koła ze skrzynią i wtedy dopiero ta jedynka wskakuje. Także czuć, że to ma swoje lata, że tam jeździło na takim, nie wiem, na wodzie zamiast oleju. No ale teraz naprawdę czuć faktycznie, że jest olej w tej skrzyni. Zupełnie inaczej się biegi zmieniają, tak bardziej gładko, fajnie, aksamitnie. Oczywiście to może być placebo. No ale nic, na pewno olej warto wymienić. Widzieliście, jak wyglądał, był przepalony, wodnisty. No to co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja się teraz biorę za wymianę wysprzęglika. Trzymajcie się, cześć. Dzisiaj multiakcja, wymieniłem olej w skrzyni biegów, wysprzęglik sprzęgła, no i teraz wymieniam płyn w całym układzie. To jest część wymienna, czy całą linkę teraz zepsułem, trzeba będzie całą linkę? Tu w ogóle, nie wiem, czy to jest spawane przez kogoś. Ta przeciwwaga jest właśnie po to, żeby łatwiej wbić bieg. Po prostu ten klej puścił. Nie lubię jeździć na bombie. Tutaj póki co jest sucho, pokrywa zdjęta. Tu wykręciłem sobie świecę. Tak, tu jest 5W30, to tam chyba 35-45% trzeba odjąć. Na tych o-ringach wcisnąć, tu musiałem skakać po tym. No ale jesteście na kanale Rzeźbiarz. Od dołu tak to właśnie wygląda. Widać, że sobie podcieka. Tylko mamy tutaj system dwóch zawleczek. Już zapięte ładnie na obydwa na razie. Widzicie, samoczynnie się teraz od powietrza. O, widzicie? Jest sztywno. Okej. Bez podnoszenia w ogóle samochodu. Trzeba zrobić sobie syfon z rurki. Musi ona iść wyżej niż odpowietrznik. No i tak nasz bursztynek wygląda. Dowaliłem na piachu dwa razy tak mocno, żeby ABS się załączył.